Przyjdź do mnie, zlekaj. On woła cię tak. Drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, jeśli oddaliłeś się od Pana, te słowa są do ciebie. Pan Jezus ciebie woła. Przyjdź teraz. On woła cię tak. Myślę, że jeszcze macie chwilę cierpliwości i macie jeszcze chęci, aby wysłuchać Słowa Bożego. Chciałbym czytać z Ewangelii świętego Jana z 15 rozdziału o krzewie winnym. Ewangelia świętego Jana, 15 rozdział i pierwszych 16 wersetów pragnę przeczytać. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was posyłam. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za nieprzyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały i by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Amen. Znane Boże Słowo o wydawaniu owocu. Ten fragment zachęca każdego z nas, abyśmy przede wszystkim najpierw to trwali w Jezusie Chrystusie. Bo Pan Jezus powiedział, że wy beze mnie nic nie stanie uczynić. Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie. Jeśli pragniemy, jeśli naszym pragnieniem jest to, aby być tymi, którzy wydają owoc, ten dobry owoc, musimy trwać mocno na Panu Jezusie. Pan Jezus powiedział, że przeznaczyłem do tego, abyście wydawali owoc. Przeznaczyłem, że nie wy mnie wybrać, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem. Pan Jezus nas wybrał, ale też przeznaczył do tego, abyśmy wydawali owoce. Teraz jest taka pora, że trudno znaleźć na drzewach owoce, chyba że ktoś jeszcze nie zebrał. Ale my jako chrześcijanie, nieważne od jakiejś okoliczności, jaka jest pora roku, powinny być widoczne w nas owoce. Jakie to owoce? To pewnie już wielu z was przychodzą na myśl. Może przypomnijmy sobie jeszcze raz. List do Galacjan, 5 rozdział. Piąty rozdział i od 22 wersetu do 23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim
nie ma zakonu. Prawdopodobnie znamy je na pamięć, ale kiedy ja tak zacząłem analizować, ile tych owoców jest widocznych w moim życiu. Tutaj czytając te owoce Ducha Świętego, możemy zobaczyć też Boży charakter, jaki jest Pan Bóg. Jest pełen miłosierdzia, jest dobrotliwy, jest wierny, jest cierpliwy. Pan Jezus cierpliwy jest wobec nas. O, gdyby nie był cierpliwy, to może różnie by z nami było. A ile nam też i nam sam zauważam, że potrzebuję tej właśnie cierpliwości. Kiedy chciałbyś się od razu, teraz, Pan Bóg czasami mówi, poczekaj. I może czasami do każdego z nas mówi, poczekaj. To jest jeden z owoców. Cierpliwość, uprzejmość. Kiedy czytałem te owoce, to zauważyłem, że ten świat tego nie propaguje. To jest coś wręcz odwrotnego. Dzisiaj być uprzejmym to raczej trudno znaleźć ludzi uprzejmych. Ale Pan Jezus chce, abyśmy my tacy byli. Aby ludzie, którzy są wokół nas, widzieli te owoce Ducha Świętego. One, żeby były widoczne. Żeby nie trzeba było się gdzieś doszukiwać, ale żeby one były widoczne. Żeby była ta miłość do Boga i do bliźniego. Byśmy mogli patrzeć na ludzi Bożymi oczami. A to już jest duża różnica. Jak Pan Bóg patrzył, jak patrzy na ludzi. Czytamy, że o radości. Świat się raduje, kiedy jest dobrze, kiedy na konto coś wpływa, ale kiedy coś się źle, niewłaściwego, są jakieś trudności, przeszkody, od razu jest narzekanie, jest szemranie. Nie daj Panie Boże, żeby chrześcijanie tak postępowali. Ale dziś sam się przyłapywałem na tym, że też gdzieś narzekałem, że szemrałem gdzieś. Narzekałem na tamtych, na tych. Ale Jakub zapisał w pierwszym rozdziale, kiedy przychodzimy jakieś na przykład próby. Pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, kiedy próby przechodzicie. Po ludzku to jest bardzo trudne, ale kiedy w tych doświadczeniach, w próbach jesteś zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, kiedy trwasz w Słowie Bożym, w modlitwie, możesz przeżyć tą radość, Boże błogosławieństwo. Możesz odczuć, jak blisko jest Ciebie Pan Bóg. To jest, można powiedzieć, wyższa szkoła jazdy. W świecie tego nie ma, ale kiedy się zakorzenisz w Jezusie Chrystusie, to Ty w próbach i doświadczeniach Pan Bóg wleje swoją radość. Kolejnym owocem też jest pokój. Jak dzisiaj mało jest ludzi, którzy mają w sercach pokój. Wiele jest niepokoju, wiele jest smutku. Prorok Izajasz prorokował o Panu Jezusie, On będzie księciem pokoju. Kiedy masz Jezusa, kiedy jesteś w Nim wkorzeniony, kiedy może dookoła będą burze, kiedy będzie się walić, Pan Bóg wleje swój pokój do Twojego serca, inny niż ten, który daje świat. Boży pokój, który wypełnia. I Pan Bóg chce, abyśmy zakorzeniali się w Nim, abyśmy te owoce, aby one były widoczne i aby świat mógł to zobaczyć. Te owoce, których tak trudno jest znaleźć. Miłość, dobroć. Pan Jezus powiedział, że dobry jest tylko kto? Bóg. Bo dobry jest tylko Pan Bóg. I Pan Bóg chce, abyśmy tą dobroć też rozniecali innym. Wierność. Pan Bóg chce, abyśmy byli dla Niego wiernymi. Do końca dni. Abyśmy nie tylko kiedy dobrze się dzieje, ale by ta wierność była w różnych okolicznościach. Panie, nie chcę, żeby tylko to było na moich ustach. Chcę być Tobie wierny, ale w różnych okolicznościach. Panie, nie chcę się Ciebie zaprzeć. Nie chcę się wycofać. Pomimo, że może będzie ciężko iść pod prąd, chcę być wierny Tobie.
Chcę ufać Tobie. Dzisiaj też była mowa o ufności. Owoce Ducha Świętego. Dałby Pan Bóg, aby byśmy nie musieli jakoś mocno przyklejać te owoce, ale one były widoczne w nas. Aby można, kiedy się rozmawia z tą drugą osobą, można było czuć te owoce Ducha Świętego. Wczoraj mieliśmy taką niespodziankę w naszym domu u moich teściów. Przybyli już tak pod sam wieczór niezapowiedziani goście. Wiecie, po ich wizycie przeżyliśmy naprawdę niesamowite Boże błogosławieństwo. Byli to goście, którzy za wiele nic nie mówili, generalnie słuchali, ale coś ich serca tam biło. Po prostu oni, gdy przyszli, to coś jakby wnieśli. Po prostu jakby aniołowie byli w domu. Naprawdę trudno jest to jakby też i określić w słowach, co po prostu wczoraj wieczorem mogliśmy przeżyć. I tak sobie myślałem, Boże, daj mi tego, ja tego też potrzebuję. Bo tak sobie myślałem, no cóż, goście czasami przychodzą, ale czasami jest różnie po tych gościach. Nie tylko trzeba zmyć gary, ale czasami człowiek jest jeszcze bardziej czasami przybity. I niby chrześcijanie nas odwiedzili. To kochanie, jak ważne są, potrzebne są owoce Ducha Świętego, aby one były naprawdę widoczne. Aby kiedy rozmawiasz z drugą osobą, ktoś czuł tą, że ktoś naprawdę jest blisko Boga. I jestem wdzięczny Bogu, że mamy takich ludzi, z którymi naprawdę, kiedy się z nimi rozmawia, z ich serca bije ta miłość do Boga. Że to jest coś naprawdę, to co mówię, to jest takie prawdziwe, naturalne. Nie musi udawać, nie musi być sztuczny, ale po prostu to się czuje. Dałby Pan Bóg, aby jak najwięcej było tego, jak najwięcej było takich ludzi i daj Pani dla mnie. Abyśmy, kiedy rozmawiamy, kiedy są różne rozmowy, aby też i w tych rozmowach były widoczne te owoce Ducha Świętego. Pan Jezus nas przeznaczył, abyśmy wydawali owoce. Bo jeśli nie wydajemy owoców, co mówi Pan Jezus? Taki będzie odcięte. To jest smutne, straszne, ale tak Pan Jezus powiedział. Trwajmy w Panu Jezusie, w Słowie Bożym, w modlitwie, w społeczności też z wierzącymi, w posłuszeństwie dla Słowa Bożego. Kiedy będzie to w nas, będą widoczne te owoce Ducha Świętego. Kiedy będziemy czytać Boże Słowo, będziemy poznawać Bożą wolę. Kiedy będziemy modlić się, będziemy mogli z Nim rozmawiać. Jak ważne też jest społeczność też z wierzącymi. To często się mówi dla osób, które się świeżo nawróciły. Módl się, czytaj, miej społeczność z wierzącymi. Ale często i nam, chrześcijanom tego właśnie gdzieś brakuje. Pamiętam kiedyś, byłem na spotkaniu, gdzie usługiwał brat Marek Kamiński i powiedział, no niby takie proste rzeczy, ale często jak, kiedy analizujemy swoje życie, to przeanalizujemy, że i tego dnia zabrakło czasu na to, i tego dnia, zdaje się tego bardzo dużo, a niby takie proste rzeczy. Kochani, dążmy do tego, abyśmy byli tymi, do czego nas Pan Bóg przeznaczył. Do tego, abyśmy wydawali ten obfity owoc, aby On był widoczny wśród ludzi, których się spotykamy, kiedy może jesteśmy na zewnątrz, kiedy może jesteśmy w pracy, czy może kiedy jesteś sam w domu. Pan Bóg Ciebie widzi. Może nikt nie widzi, ale Pan Bóg Ciebie widzi. Chcę, aby też i w tym czasie były te widoczne owoce Ducha Świętego. W każdym czasie. To jest piękne, kiedy Ci Pan napełni Duchem Świętym. Ale ile jest widocznych owoców w moim i Twoim życiu? Pan Jezus dał słowo i chce, abyśmy przeznaczył nas, abyśmy wydawali. I aby ten owoc był obfity. Nie aby jakiś tam był owoc, ale aby ten owoc był obfity. Dlatego, kochani, dążmy do tego, chciejmy. Każdy patrząc na siebie, aby te owoce były widoczne w naszym sercu, w naszym życiu, codziennym naszym życiu. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.